to będzie ciekawo, wesoło i przyjemnie nawet. O, i potem życzę wam dobrego zdrowia. Dziadek Aleksander urodził się w Małych Raczkach w roku 1888. Zaraz, nie tak szybko. Musimy pogadać o tym i o tamtym. Dwa słowa o wsi naszej. Małe Raczki to miejscowość położona nad jeziorem Bolesty i rzeką Rozpudów. Miejscowość zwano dawniej Raczki, wioska Jaśnie Pana Paca oraz Zaskwier. Onegdaj we wsi była karczma, kuźnia, młyn wodny oraz elektrownia. Na prowincji było bardzo biednie, co tu dużo mówić. Naszym pradziadom żyło się ciężko. Najgorsze były wojny. Podczas ostatniej wojny w Małych Raczkach Niemcy otworzyli duże lotnisko i wybudowali schrony bojowe. Bywał tu sam Veit Fischer, generał Luftwaffe. Niestety, ale naszą wieś spalono, a mieszkańców wysiedlono. Dziadkowie wrócili dopiero po odejściu frontu w roku 1945. Co do dziadka, to tuż przed wybuchem Wielkiej Wojny Aleksander został powołany do armii carskiej. Został mocno rany w kręgosłup. Ledwo uszedł z życiem, a po ucieczce wojsk trafił aż do Moskwy, gdzie pełnił rolę sanitariusza. Tam też zdobył ogromną wiedzę na temat anatomii człowieka i leczenia ciężkich urazów żołnierzy. W Rosji dziadek poznał tajniki ziołolecznictwa. Po zakończeniu wojny i powrocie do kraju Aleksander wykorzystał zdobyte umiejętności w leczeniu mieszkańców okolicznych wsi, a później przyjezdnych nawet z odległych zakątków województwa i kraju. Obecnie pytając starsze osoby o niewielką wieś Małe Raczki, niemal wszyscy wspominają znachora Aleksandra Karasia, który wyleczył tysiące osób. Jesteśmy dumni z naszego dziadka.